Z minionego weekendu najbardziej zapamiętamy wydarzenie, do którego nie doszło. Finał Copa Libertadores pomiędzy River Plate a Boca Juniors. Najpierw bandyci w szalikach River zaatakowali kamieniami autokar z piłkarzami rywali. Dwóch z nich trafiło do szpitala. Cała drużyna podtruła się gazem pieprzowym. Władze Comnebol nalegały jednak na rozegranie spotkania, wtórował im Gianni Infantino. Łysy potwór z FIFA nie mógł najwyraźniej przeboleć strat finansowych z tytułu niewyemitowanych reklam. Do meczu na szczęście nie doszło, ale nie smak pozostał. Na przeciwnym biegunie Real Murcia bankrutujący hiszpański trzecioligowiec zdecydował się na desperacki krok i udało się. Akcje klubu wypuszczone w świat po euro 22 za 10 sztuk idą jak burza. Do tej pory udało się zebrać prawie 800 tysięcy euro. Jednym z akcjonariuszy jest na przykład Pepe Reina A w Polsce. W Polsce do gry wrócił pan Adam, były selekcjoner, poprowadzi Lecha przez najbliższe 2,5 roku. Kibicom kolejorza życzymy, aby zespół był mocny zarówno w ofensywie, jak i defensywie.